O, jesteśmy na miejscu. Hip, hip, hura, piersi. No nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Ale mamy dzisiaj dużo ludzi, więc zapowiada się ciekawie. Siedział, ej kurczaki, ale... Ale okej. Okay. Tym razem już nie popełniam błędu i patrzymy, co my tu mamy. Okoń. Pierwszy rzut w zasadzie i okoń. A Jarek, mówiłeś, że jest full sandaczy małych. Tak, jest bardzo dużo sandaczyków, no. Taki okoń, kolejny. Do kolekcji, także ilość, może niekoniecznie jakość, ale na pewno ilość. Tramwaj wodny. Wprawdzie jesteśmy w grudniu, więc tego tramwaju wodnego nie ma. On tylko w lecie jakoś, nie? Pływa. Mhm. Natomiast miejscówka, słuchajcie, zacna. Jesteśmy 20 grudzień, no coś koło tego. I rybka z rybką. Jarek, gdzie jesteśmy? Na przystanku tramwajowym, zaraz obok Mostu Zielonego i Bramy Zielonej. Miejsce bardzo charakterystyczne, granica właśnie tych dwóch wód, o których mówimy. Warto tutaj zawsze zarzucić okolice mostu. Tutaj miasto Aniołów i cały ten akwen jest z dwoma mostami, zawsze warto obłowić. Aha. To grubsza woda, znaczy nie jest tu głęboko, ale znacznie głębiej niż tam gdzieś dalej na wodach Motławy, na spółdzielni Troci. No i ten most zielony, który mamy tu, on graniczy w zasadzie. Tam mamy wodę morską, tu mamy wodę spółdzielni Troć. Zgadza się, tak. Czyli 15 zł za dobę. No. Ale jest opłata miesięczna, jest też opłata roczna, także tutaj myślę, że miejscowi nie jeden kupuje na rok od razu. Dobra, trzeba też powiedzieć, że trzeba mieć kartę wędkarską. Tak, tą białą kartę wędkarską, opłaty PZW oczywiście nie muszą być zrobione. No to działa, wiadomo, tak na innych wodach, jak nie prawo jazdy, no. No. Jak na Żarnowcu, jak na wielu innych łowiskach komercyjnych. Dobra, co jesteśmy w stanie tutaj złowić? Okoń przede wszystkim, sandacz, no w tej chwili same małe sandaczyki są. Szczupak może bardziej w przyłowach, aczkolwiek widziałem zdjęcia nocne właśnie z zacnymi szczupakami, naprawdę. Przyłowy jakieś dziwne się zdarzają. Adam nam mówił ostatnio, że miał na takim kanaliku niepozornym dorsza dosyć fajnego. Spadł mu tuż pod nogami, ale był w miarę konkretny, no nie wiem, 60-60 plus może. Ale na takim miejscu, gdzie ja bym się go nie spodziewał, bo tu gdzieś na wodach morskich, gdzie jest jeszcze głębiej, prędzej, a tam płytko, jakiś taki niepozorny kanalik, no ale wiadomo, że ta ryba się przemieszcza. Na pewno miłośnicy białorybu tutaj sporo mogą połowić, bo regularnie są to robione zawody fiderowe, tam właśnie w okolicach hotelu Kubus, na całej tej długości tam, za kolejnym mostem. Na pewno też, jak się to widuje, tyczkarze, jak ja tam mówię, to też zawsze coś ciągną. Zawsze jestem świadkiem, jak wyciągałem jakieś białe ryby, jakieś leszczyki, płocie i tak dalej. Czyli ogólnie miejscóweczka zacna. Dzisiaj jesteśmy tutaj akurat na tym przystanku tramwaju wodnego, ale w okolicy, jakbyśmy mieli tutaj, nie wiem, w okolicy 50-100 metrów połowić, to oprócz tej miejscówki, na której stoimy, coś jeszcze ciekawszego? Jedna jesień była z większym okoniem, naprawdę można się było wyłowić. Zaraz za tym ceglanym mostem, między tymi dwoma mostami właśnie, jak widzimy, tam bardzo dużo ryb było, tam wyjmowałem spod tego mostu i z jednej strony, i z drugiej. Z tamtego brzegu też warto rzucić. Kiedyś tam miałem bardzo dużego szczupaka na zestawie okoniowym, trochę pohasał i się zerwał. To z tych najbliższych tutaj na pewno i po drugiej stronie tam dalej jeszcze między basztami. Między basztą a takim starym mostem, właściwie jego ruinami, gdzie teraz jest kładka metalowa, bo jeden z mostów tam po lewej stronie remontują. Aha, dobra, to tam się pewnie się też tam przyjdziemy. Natomiast no dzisiaj mamy bardzo dużo drobnicy. Czy to taki okres właśnie zimowy obfituje w tą drobnicę, czy na wiosnę jest więcej dużych ryb? Wiesz co, zależy od sezonu. To bardzo różne były jesienie i zimy. No mówię, pamiętam jeden taki sezon, gdzie były bardzo fajne ryby. A pamiętam też takie sezony, że można było kilkadziesiąt do koni złowić, albo nawet jeszcze więcej, żadnego wymiarowego. Tutaj ostatnio miałem same niewymiarowe, bardzo dużo brań, zabawa przynajmniej była. Na kolejnej miejscówce już jakieś wymiary się trafiały. Dobra, w zasadzie nasuwa się takie pytanie, bo mamy sezon taki zimowy, nie? Czy tutaj warto się pojawić, nie wiem, w styczniu, w lutym, jak nie ma lodu? Na pewno, no jeżeli zima będzie łagodna, to jak najbardziej. Ale wiosna chyba najlepsza, co? Myślę, że tak. No, tu trzeba było bardziej. Będzie dzisiaj Adam, Rafał będzie, więc też można ich zapytać. Mieszkają w Gdańsku, mają to wszystko blisko, więc znają mnie bardzo dobrze. Dobra, a pytanie takie, czy w sezonie letnim dużo szosowiczów tu jest? Bardzo dużo. Oj, w Gdańsku. Ale czy łowi?
A czy łowi? Tak, dużo osób z wędkami, chociaż ci miejscowi raczej znikają, kiedy się zaczynają się wakacje, potem jeszcze ten sierpień z targiem dominikańskim, to ci miejscowi raczej omijają tutaj te miejsca i łowią gdzieś indziej prawdopodobnie. Oni lubią, większość moich znajomych to jest z Gdańska i okolic, którzy łowią na Motławie, to sobie te miesiące odpuszczają. Nie lubią tłumu po prostu, bo rzeczywiście jest męczące na dłuższą metę. Taki ogromny, zobacz, to śledzie te są większe, nie? Tak go pokażę, że lepiej wygląda, ostrość jest, i the best. Słuchajcie, półmetrowa ryba, nie? Poszła, wszystkie wracają do wody, ładnie. I ciśniemy dalej. O, patrz, ma. Ty, no i to już jest trochę nawet większe, zobacz. Tak. Ty, kurwa, ty, ale... 100 cm większy, wow. I kolejny sandacz, no i idź. No dobra. Słuchajcie, miejscówka się obroniła, jest bardzo dużo drobnicy. No jak jest drobnica, to teoretycznie powinno być też większe rybki. Pewnie my popełniamy dużo błędów, że łowimy tylko te małe, nie Arek? Tak, na pewno. To jest, wino jest po naszej stronie, zdecydowanie, ale wieje strasznie. Dobra, słuchajcie, mała aktualizacja, dalej jesteśmy na tym moście. No ale to już jest godzina pierwsza po południu, taka godzina, w której to nie powinny brać okonie i sandacze przede wszystkim. No i łowimy. Dużo tej drobnicy tutaj jest naprawdę. Także miejscówka na pewno warta, żeby ją odwiedzić, szczególnie jak ktoś chce połowić sobie małe sandacze. Dobra, myślę, że to słuchajcie na tyle. Naprawdę miejscówka na dzień dzisiejszy, bo od 7 w sumie łowimy i tutaj chodzimy po różnych miejscówkach, ta jest najlepsza. Przypominam na okres taki zimowy, dopóki nie ma lodu. Ale w niektórych tutaj miejscach wód spółdzielni Troci jest już.